Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzika już znacie, ja też już przyszedłem. Mam tu przygotowane 50 i lecę delikatne wyciskanie. Ale małe są. Okej. Wystarczy. Teraz udamy się na stojak, oczywiście, bo zawsze robimy porządek. I oczywiście lecimy dalej z wyciskaniami. Delikatnie zmniejszyłem ciężar i teraz w większym zakresie, opuszczając szczękielki na dół, łokcie do poskosie tam do was i w tę stronę na dół, bardzo nisko i wyciskamy, łącząc u góry szczękielki, ale nie dotykając ich ze sobą. Ale zobaczcie, już to robiliście nieraz. Po skosie na dół, obrót i góra. Szczęśliwe 13 razy i to oczywiście idziemy na stojak. Ale wiecie, jak poczułem? To nie mówcie nikomu. Dotarliśmy do tego wspaniałego przyrządu, który jest zatwierdzony do ściany. Pytacie od niego, skąd on i w ogóle co to jest. A konstrukcja prostsza już by się mogła. Zobaczcie, tu jest tam takie ruchome ramiona. Od Waldiego, tak samo jak trójkąty. Więc już będziecie wiedzieć. Robimy tylna tonę, jest opuszczona. A tutaj są ściany na sztangi gotowe. Myślicie, tak sobie usiądę, myślicie, że to jest przypadek, że one tutaj są? Nie sądzę. I lecimy. Bardzo dokładnie. Tylna tony tutaj, zobaczcie. Jak pali? Jak boli? Pewnie wiecie, tylko nie mówcie nikomu. Zobaczcie, jak szybko wróciłem. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz podniosłem do góry cały sprzęt. Jak mi nie wierzycie, to sprawdźcie, że był na dole. Co, miałem rację, czy nie? I teraz robimy boczne aktony. Mam też zamiast dwóch piątek, trzy piątki. Też sprawdźcie, jakby się okazało, że nie mówię prawdy. I lecimy teraz boczne, bardzo dokładnie. Całą robotę robi to ramię ruchome, zobaczcie. Stawiam się jak chcę i lecę. Tu. Ale też mogę się ustawić przodem do was i robić przody. Zobaczcie, tu. I w drugą stronę też, jak chcę. Mogę iść tu, ramiona są z przodu i zobaczcie teraz. Dobra, starczy, bo muszę odpocząć przecież. Ja też muszę odpocząć. Dotarliśmy do hamera. Boczne tylne atomy są już zmiażdżone. Tutaj są tylko 20 na stole, ale za to robimy karolki. Na dole trzymamy. I raz jedna, raz druga. Ale poczekajcie chwilkę, bo muszę iść po mojego przyjaciela. Już jest, zobaczcie. Ale!
Alek! Czasami zamieniam się w dzika i wtedy wszystko lekkie. Już nie mogę, ale specjalnie dla was jeszcze to zrobię. Robię dropa na maszynie do unoszeń. Od największego ciężaru startuję. Jeszcze jedna zmiana, ostatnia. Ale wjeżdża. Takie cztery serie. I... no i wtedy zobaczymy co. Teraz przyszedł czas na to, żeby zrobić dwa w jednym. Zrobimy kaptury, ale też planatony. Na początek łokcie wysoko, a później dobicie same kaptury. Zobaczcie. I teraz głowa na dół i... tamtych było 12, tych było 13, czyli razem ile, poczekajcie, niech pomyślę, 25. Byłem tutaj we wtorek, kiedy robiłem łydki, ale teraz nie jest czas na łydki, tylko na kaptury. Zobaczcie, luźne barki. Może być? Myślicie, że weszło? Powiem wam tajemnicy, że bardzo weszło. Barki, kaptury i cała reszta zakończona sukcesem. A dalsza część treningu troszeczkę inaczej niż zwykle. Super serie. Triceps plus biceps. Na początek klina i w leżeniu drążek. Zobaczcie. I dzisiaj wszystko w super seriach na bicepsy i tricepsy. Wróć na tricepsy i bicepsy. Ostatnio pokazywałem wam pompki na poręczach z oponą. Teraz włożę sobie taki łańcuszek. Ale myślicie, że was teraz wyśmiałem i lekceważę wasz czas, który tracicie przed telewizorem i telefonem. Nie. Zobaczcie. Muszę dobić! Nie mogę już. Miały być super serie, więc są. Od razu jestem po oponie i lecę z bicepsami. Żarty tutaj się kończą. A.
takie serie. Za chwilkę wymyślę coś jeszcze fajniejszego, ale już wam tego nie pokażę. Ale później kolejne życzenie oczywiście będzie do waszej dyspozycji. Wszystko w super seriach, dlatego najpierw triceps po skosie, a później biceps z supinacją, z pójściem. Tutaj mamy dziura. Zakres, głowa w głowę, mamy dziurę, ale chyba się bardzo nie słyszy. I jeszcze bicepsy. Kombinacja oczywiście, zobaczcie. Żegnać. To był fantastyczny trening. Standardowo wasze zdrowie. Nie może być inaczej. Muszę was uspokoić, bo z nogami wszystko zaplanowane. Za tydzień trening odbędzie się nie we wtorek, ale w środę. Po to, żeby później przesunąć go na sobotę. I właśnie tak zaplanowane. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. I widzimy się już jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia.